Cześć, witam was, jestem Legwan, a oto przed wami drugi mecz, który zapowiadałem wcześniej. Jest to druga bitwa z dwóch meczów, jakie rozgrałem z graczem Midwagon. On przeprowadził Kartaginę, ja przeprowadziłem Macedonię. Moja armia, jak widzimy, jest troszkę bardziej zrównoważona, ponieważ przeprowadziłem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jednostek królewskich pikinierów, 2 jednostki łuczników najemnych i 4 jednostki hetajrów. On przyprowadził zaś ze swojej strony jedną jednostkę milicji miejskiej. Ciekawe. 5 jednostek procarzy najemnych. I teraz 9 jednostek falangi wszelakiej. I tylko jedną jednostkę kawaleryjską, jest to Jazda Świętego Zastępu, w której jest też jego generał. Ten pan tutaj. Na koniu, bez czapy jak zawsze, wymachuje mieczem, kozak. Zaczęliśmy nasze starcie już ostrzeliwując się wzajemnie, ale ja widzę dobrze, że w tym starciu nie mam szans, ponieważ dwie jednostki moich łuczników najemnych tutaj bardzo niewiele zdziałają, więc od razu ruszam z tak zwanym rushem. Prę do przodu moimi falangitami. Może już na samym początku powiem, że w tym meczu pokażę wam, jak bardzo ważny jest mikromanagement, czyli zarządzanie pojedynczymi oddziałami. Tutaj takich błędów padło dość sporo. Widzicie, skracam dystans, aby jak najmniej tych strzał, tych kamieni, ponieważ to są procarze, przyjąć na swoje tarcze. Ponieważ raz na jakiś czas taki pan z tyłu zostaje, leży sobie. Ma dość tej bitwy. Widzicie, ile kamieni właśnie przeciało. Tutaj, jak widzicie, mój przeciwnik stara się jakoś otoczyć moją falangę, w odróżnieniu od tego, co zrobił w poprzednim meczu, kiedy to zbił wszystkich swoich ludzi w jednego bloba. W tym czasie ja ruszam swoją kawalerią. Będę próbował... Oj, momencik. Dziękuję. Będę próbował zdziałać coś kawalerią tutaj. Jak widzicie, już pierwsze starcie łapie z jego milicją miejską. Oni teoretycznie mają jakieś bonusy w walce przeciwko kawalerii, ale są to bonusy niewielkie, jak widzicie, niewiele moich ludzi padło. Teraz pracuję nad tym, by otoczyć jego jednostkę generała. I mimo tego, że jestem atakowany od pleców, to staram się, aby ten jego generał opuścił pole bitwy. Ponieważ on daje mu dość spore bonusy do morale. Przy czym cały czas jestem ostrzeliwany przez tych oto procarzy. Generał ucieka. Spełniły się moje najśmielsze sny. Otaczam jego falangę moimi jednostkami kawaleryjskimi. Tu przychodzi jeszcze jedna z pomocą z tamtej strony. Wszystko po to, by zmniejszyć jak najbardziej jego przewagę w segmencie piechoty. I tutaj udało mi się doprowadzić do paniki tych dwóch oddziałów. Jeden oddział to była falanga, o ile się nie mylę, piechota punicka, a drugi to była jego milicja. Więc wcale nie tak dużo zdziałem, jakby mogło się wydawać. I teraz moja kawaleria troszkę już naruszona, rozpierzchła się, by walczyć z poszczególnymi oddziałami. Tutaj staram się pozbyć tych jego procarzy. Tutaj udało mi się doprowadzić do paniki dwóch oddziałów. Jego generał przerwał swoją ucieczkę, po prostu powiedział sobie: ej, chłopaki, jeszcze mamy, że możemy to wygrać. I wracam na pole bitwy. Tutaj pan bez czapy. Moja kawaleria teraz próbuje zdziałać jakieś cuda, a tutaj pojawiają się pierwsze błędy z mojej strony. Dałem się otoczyć jego falandze i moi ludzie uciekają. To są właśnie te błędy w mikrozarządzaniu, w zarządzaniu pojedynczymi oddziałami, o jakich mówiłem. On powoli otacza jeden po drugim moje oddziały. Tutaj narażę troszkę swojego generała, ale cóż, do odważnych świat należy. W tym czasie ja staram się moją kawalerią pozbawić go jak największej ilości dusz z jego armii. Widzimy, mam tutaj bardzo ładne uderzenia na plecy jego falangitów, ponieważ
Nie wiadomo dlaczego, ale odwrócili się do mnie. Plecami, pikami w drugą stronę, może chcą mnie dźgnąć tymi tępymi końcówkami. Cholera wie. Ale już tutaj idzie z pomocą jednostkami, które może oddzielić, ponieważ po kolei moja falanga pada. I tak oto to, na co pracowałem przez tak dużo czasu do tej pory, czyli próbowałem go pozbawić przewagi w segmencie piechoty, wszystko to tracę w tym momencie, ponieważ jedna po drugiej moja falanga za krawędź mapy wybiega. Udało mi się w końcu zabić jego generała. Troszkę się nad tym napracowałem, ale cholera wie w sumie, czy warto. Tutaj jeszcze jedni jego procarze próbują pokonać moich kawalerzystów, mają małe szanse, ale za to udało im się doprowadzić do otoczenia ich. I teraz moi kawalerzyści już niestety chyba nie przeżyją tego starcia. Albo przeżyją, ale uciekną, jak widać. I tak powoli zbliża się koniec tej bitwy. Jak widzicie, szanse mam coraz mniejsze. On, mimo że ma troszkę mniejsze liczby w grze, to mimo wszystko ma tych oddziałów więcej, dlatego może mnie otaczać bardzo ładnie i skutecznie. Tutaj z dwóch stron jestem atakowany, z lewej strony, patrząc tak jak ta kamera teraz, jestem atakowany przez jego święty zastęp jeden, z drugiej strony przez jego święty zastęp drugi. Moi ludzie dźgani w plecy padają jak muchy. Straszny widok. Nie pokazujcie tego Macedończykom, bo mogą się na was obrazić. Tutaj już nie pozostało nic z mojej całej masy falangi i teraz koniec meczu nadchodzi wielkimi krokami. Atakowany ze wszystkich stron, mój generał pożegnał się ze swoim życiem. Miejmy nadzieję, że nie był to Aleksander Macedoński, bo to mogłoby bardzo źle wpłynąć na losy przyszłości Kartaginy. Co ja mówię, Kartaginy? Dla Kartaginy to bardzo dobrze wróży, przynajmniej w tej bitwie. Dla Macedonii to źle wróży. I w tym momencie postanowiłem wycofać się z bitwy. Tam jeszcze miałem dwie jednostki łuczników, którzy trzymali się na polu, ale poddałem bitwę, napisałem przeciwnikowi GG. Jak widzicie, ta bitwa była troszkę bardziej wyrównana. Miał przewagę liczebną na początku i miał przewagę liczebną na końcu. Ale w ilości zabitych jesteśmy dość równi. Zabił niecałą setkę ludzi więcej niż ja. To by było na tyle z tej bitwy. Klikajcie subskrybuj, dużo więcej Roma nadchodzi. Mam jeszcze tych powtórek sporo i cały czas gram jeszcze na multi. Więc możecie się spodziewać bardzo, bardzo wielu świetnych bitew z moim komentarzem. Może nie tak świetnym jak bitwy, ale cóż, tyle macie. No, dzięki wam, trzymajcie się. Cześć.